Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i w tym wideo postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy jeżeli masz jednostronny niedosłuch któregokolwiek z ucha, masz jakiekolwiek szanse na prowadzenie samochodu kategorii B, ale w ramach obowiązków służbowych. Jak zwykle skłonił mnie do tego e-mail internauty. Witam, nigdzie nie mogę uzyskać informacji na temat pracy, w której musiałbym używać samochodu służbowego do 3,5 tony, jeżeli nie dosłyszę na jedno ucho. Czy jest opcja, abym przeszedł pozytywnie badania lekarskie? Jest to stanowisko kierownicze i bardzo zależy mi na szybkiej odpowiedzi. Pozdrawiam. Otóż tą szybką odpowiedź na to pytanie znajdziesz w wytycznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Jest tam taka tabela druga, określająca minimalne kryteria dla narządu wzroku i słuchu w zależności od wykonywanej pracy. Szukając dalej, znajdziesz tam pozycję kierowanie pojazdem samochodowym, ale nie podlegające ustawie o transporcie drogowym, czyli te nasze samochody służbowe, i tam w końcu przeczytasz o ostrości słuchu. Jest wymagany, tak zwany wymagany, jest drugi poziom wymagań. I ten drugi poziom wymagań jest u osób ubiegających się lub kierujących pojazdem, w stosunku do którego wymagane jest prawo jazdy kategorii B, B1, B plus E i T, czyli drugi poziom wymagań dla traktorów też jest dopuszczalny. I cóż oznacza ten poziom wymagań? Jest to słyszalność szeptu każdym uchem oddzielnie, przynajmniej z odległości 3 metrów, ale na szczęście masz dopuszczalną korekcję aparatem słuchowym. Czyli co? Jeżeli słyszysz szept z 3 metrów, nawet w aparacie słuchowym, to niczego bym się nie obawiał. No, jest to norma troszeczkę zaostrzona w stosunku do samych uprawnień na kategorię B, ponieważ aby jeździć prawem, aby jeździć samochodem amatorsko, posiadając kategorię B, możesz być nawet osobą głuchą lub niedosłyszącą. Natomiast jeżeli już jesteś pracownikiem, jeżeli chcesz sobie pojeździć, że tak powiem, w ramach swojej pracy, to musisz słyszeć szept z odległości 3 metrów. Na tym kończę. Jak zwykle najwięcej dyskusji znajduje się tutaj, toczy się na moich stronach internetowych psychotestykierowców.pl, badania na prawo jazdy wrocław.com, psychotestykierowców.pl oraz kilku innych. Tam wstąp, jeżeli chcesz dołączyć się do tej dyskusji. Jeżeli Ci się wideo spodobało, daj lajka, daj kciuka, podziel się z nim na swoim portalu społecznościowym. No, podziel się wtedy, kiedy oczywiście coś Ci rozwiązało jakiś problem, coś Ci pomogło, nie tylko po to, żeby się podzielić. Jeżeli chcesz subskrypcji i oglądać takie moje filmiki w tym temacie, tutaj gdzieś jest guzik jeden, na dole jest guzik drugi. Możesz też zadać pytanie poprzez komentarze do tego filmu, do tego wideo. Postaram Ci się odpowiedzieć w ramach jakiejś swojej największej wiedzy. Czyli jeszcze raz się żegnam, bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jeżeli chcesz konsultacji mojej osobistej, niestety musisz przyjechać tutaj do Wrocławia, do Przychodni Medycyny Pracy i do zobaczenia w moim następnym wideo.